biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba w studio Radia Wiktoria. Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Panie Redaktor. Księże biskupie, diecezja łowicka przygotowuje się do bardzo ważnych dla nas uroczystości, uroczystości ku czci patronki naszej diecezji, patronki Łowicza. Ale zanim powiemy o samych uroczystościach, to ja chciałabym porozmawiać troszeczkę właśnie o świętej Wiktorii. Czy dla współczesnego człowieka ona nadal powinna być wzorem i czego powinna nadal uczyć nas jej życie? Faktycznie wydaje się tak, zwłaszcza kiedy czas biegnie tak szybko, to co było wczoraj już było dawno. A co dopiero powiedzieć, kiedy 1700 lat dzieli nas od czasów, kiedy ona żyła, kiedy poniosła śmierć męczeńską. A jednak to jest ciągle to samo chrześcijaństwo. To samo chrześcijaństwo, piękne przesłanie Jezusa Chrystusa, ta sama wierność Ewangelii, tam w tych, jak pani powiedziała, warunkach specyficznych prześladowań chrześcijan, którzy ukrywali się w katakumbach, u których każde świadectwo wiary było zagrożone śmiercią i to śmiercią straszną, bo ścięciem, krzyżowaniem, wydawaniem łup dla dzikich zwierząt na arenach cyrkowych. Wiele, wiele różnych strasznych metod męczeństwa stosowano. Ale jednak to samo chrześcijaństwo i dlatego, kiedy my patrzymy w duchu wiary, w duchu chrześcijańskim na świętą Wiktorię, ona nie jest dla nas odległa, ona jest bliska dla nas. Ona jest bliska w tym wszystkim, co ona sama uczyniła, i w żywotności tego świadectwa, które zostawiła. A Kościół to bardzo podkreślał, bo przez te właśnie wieki wracał do świętej Wiktorii. Przywołujemy choćby freski w Rawennie, a więc musiała być bardzo żywa w tamtym czasie, kiedy chciano ją obok innych wielkich kobiet umieścić na freskach. Potem jej żywotność w całych dziejach Kościoła, relikwie jej przechowywane w Rzymie, wreszcie przybycie relikwii do nas. Więc jest odległa w sensie czasu, ale nie jest odległa w kategoriach wiary, w kategoriach świadectwa. My się zachwycamy jej dorosłością wiary mimo młodego wieku, jej dojrzałością wiary mimo właśnie tych trudnych warunków. Oczywiście trzeba ciągle pamiętać, że świadectwo wiary w Kościele dawane światu, ono jest, że się tak wyrażę, proporcjonalne do okoliczności. Inne były wówczas warunki, inne są dzisiaj. Ale powtórzę jeszcze raz. To ta sama wiara, ta sama moc Chrystusa i ten sam dar świadectwa dla innych. Czyli czasy odległe, ale wartości ponadczasowe i cały czas aktualne, księże biskupie. Cóż, no, wartość miłości, wartość wierności swoim zasadom życia, pięknym zasadom, wartość jakiejś konsekwencji w tym, że opowiedziałem się za Chrystusem, to chcę być wierna. Życzyłbym każdemu takich konsekwencji w dobrych wartościach, na nich można budować. Relikwie świętej Wiktorii Dołowicza przybyły z Włoch za sprawą prymasa Henryka Firleja, 1625 rok. I od tamtego momentu mieszkańcy tej ziemi relikwie otaczają ogromnym kultem. Tak, to jest piękna okazja, która nas bezpośrednio prowadzi do roku 2025, kiedy będziemy przeżywali okrągły jubileusz przybycia relikwii świętej Wiktorii Dołowicza. To jest wymowne, że Firlej, prymas Polski, otrzymał od papieża relikwie rzymianki. Jakby papież chciał, myślę, podkreślić swoją więź z tą cząstką Kościoła tutaj w Polsce, dając tam właśnie tak szlachetny przykład męczeństwa w osobie świętej Wiktorii. Prymas Firlej widocznie chciał ją zostawić w Łowiczu, nie zabrał jej do Gniezna. Tam był żywy kult świętego Wojciecha, błogosławionego Bogumiła, błogosławionego Radzyma, błogosławionej Jolenty. Tutaj ona jakby stała się taką pierwszą świętą obecną w znaku relikwii i jak mówiliśmy już obecną w znaku swojego świadectwa. Myślę, że to, iż ten kult Wiktorii, jak pani wspomniała, szacunek dla jej życia, dla jej świętości, był i jest tak żywy, to jest szlachetny przykład, że właśnie ona jest naszą bliską w wierze.
Ona jest jedną z nas teraz, w znaku relikwii i w znaku swojego życia. Stąd myślę, że to jest normalna, właściwa reakcja mieszkańców tej ziemi. Cieszyć się z kogoś, kto jest tak szlachetny i dobry, i mieć jednocześnie świadomość, że jako święto oręduje za nami, że możemy za jej wstawiennictwem prosić Boga o potrzebne łaski. No właśnie, wielu wiernych z diecezji łowickiej świętą Wiktorię prosi o to wstawiennictwo w przeróżnych sprawach. Tak, nie tylko w Łowiczu. Ja znam taki przykład z Bydgoszczy. Dziecka, które się urodziło, oczekiwane bardzo długo i na znak wdzięczności otrzymało imię Wiktoria. Dlatego, że właśnie Wiktoria wyprosiła ten dar i ta malutka Wiktoria pielgrzymowała do świętej Wiktorii. Tutaj do nas, do Łowicza, w darze otrzymała książkę o Wiktorii, żeby jak dorośnie mogła sobie więcej przeczytać. Więc myślę, że prawda, iż ona jest taką z jednej strony znaczoną krwią męczennicą, a z drugiej strony taką, powiedziałbym, sympatyczną osobą, ciepłą, taką, do której można się przytulić, którą można z cierpliwością prosić o pomoc. Jakby godzi w sobie. Zresztą tradycje opisają ją jako niezwykle piękną kobietę, taką czułą, delikatną. I myślę, że to sprawia, że ta palma męczeństwa, ubogacona dziewictwem także jej, sprawia, że ona jest tak, no, bliska nam i, jak słusznie pani zauważyła, wielu chce za jej wstawiennictwem prosić o łaski, o dary nieba, o jakąś pomoc, abyśmy za jej przykładem i dzięki jej pomocy mogli także wytrwać wierze i tę wiarę zwiastować innym. Księże biskupie, tak jak powiedziałam na początku, przygotowujemy się do ważnych uroczystości. Te 11 listopada to ważne święto, ważny dzień dla wszystkich mieszkańców diecezji łowickiej, ale nie tylko, bo wiem, że na te uroczystości również przyjeżdżają wierni z różnych zakątków Polski. To w tej chwili, kiedy oczywiście media pozwalają pokazać zarówno obraz, jak i choćby Radio Wiktoria, głos, to sprawia, że wielu ludzi no, chce na żywo przeżyć tę uroczystość i dlatego przybywają do nas na tę procesję i na te uroczystości. Dodatkowym elementem także jest to, że my w mieście tutaj łączymy celebrację 11 listopada z tymi dwoma wątkami, z wątkiem patronki diecezji i miasta, świętej Wiktorii, a jednocześnie ze świętem niepodległości, czego znakiem zewnętrznym jest błogosławieństwo na cztery strony świata. Z naszego rynku są modlitwy odmawiane za ojczyznę, za kościół, za miasto. To sprawia wszystko, że ta uroczystość ma taki bardzo podniosły charakter, bo i hymn państwowy się mieści w tej uroczystości, i barwy narodowe razem z pięknymi strojami łowickimi. Sprawia to, że ta procesja jest żywa, i myślę, że z potrzeby serca wielu powinno przyjść na nią, nawet jeśli nie chodzili dotąd. Jeśli nawet uznali, że już byli raz, to będzie to samo. Nie, to nie będzie to samo. To będzie coś innego. Mimo, że jakoby takie samo, ale nie to samo. Stąd chciałoby się bardzo, żeby przyjść na tę godzinę 10, włączyć się w te wszystkie etapy procesji, łącznie z mszą świętą w katedrze, bo to chyba jest godny sposób uczczenia przez miasto swojej patronki. Wielu mieszkańców jest dumnych z patronki, ale pokażcie to poprzez manifestację zewnętrzną swoich uczuć, biorąc udział w uroczystościach. To jest taka piękna okazja. Nie trzeba nigdzie daleko jechać, tylko trzeba przyjść i tych troszeczkę kroków postawić na łowickiej bruku, aby stworzyć wspólnotę wiary wokół właśnie świętej Wiktorii. To wyjątkowe uroczystości, relikwie świętej Wiktorii. W specjalnym relikwiarzu one przejdą ulicami Łowicza. Wielu wiernych będzie mogło też nieść ten relikwiarz, uczestniczyć właśnie w ten sposób w tej procesji. To jest taki sposób, w którym chcemy włączyć wszystkie stany Kościoła. Są wyznaczone etapy na trasie od Świętego Ducha do katedry, gdzie właśnie zawsze reprezentanci czy reprezentantki różnych grup zawodowych, grup w kościele, grup społecznych mogą się włączyć w ten znak
niesienia relikwii świętej Wiktorii. A warto też pamiętać o tym, że niesiona relikwia jest też część relikwiarza. Na rynek jest przynoszona relikwia czaszki świętej Wiktorii i to właśnie ten relikwiarz czaszki świętej Wiktorii służy do błogosławienia na cztery strony świata. Także ważne, myślę, jest to, że ten relikwiarz, on nie jest dostępny. No właśnie, księże biskupie, to prawda, że on tylko raz w roku właśnie jest publicznie jakby pokazywany właśnie podczas tego błogosławieństwa? Tak, tak, on nie jest publicznie dostępny. Natomiast ten duży relikwiarz, on w dniach poprzedzających procesję pielgrzymuje po parafiach miasta Łowicza i tam znajduje się, ale nie ten relikwiarz czaszki. On jest wtedy tylko używany do błogosławieństwa. Także jest to też taka okazja, żeby zobaczyć to piękne dzieło sztuki. To jest też bardzo cudowna praca tych, którzy wykonali ten relikwiarz. Jednocześnie wielka historia i no, ten znak realnej obecności relikwii świętej Wiktorii w naszej katedrze, w naszym mieście i w naszej diecezji. Procesja rozpocznie się o godzinie 10, księże biskupie, tak? Tak, o godzinie 10 odmawiamy modlitwy w Kościele Świętego Ducha i czytamy fragment Martyrologium Rzymskiego, a więc tego najdostojniejszego spisu świętych, jaki ma Kościół katolicki. I w tym spisie jest także nasza święta Wiktoria, otoczona innymi świętymi, bo przecież 11 listopada jest także wielki święty, święty Marcin, słynne rogale świętomarcińskie, zwłaszcza te w Poznaniu wypiekane. Więc ona wyruszy stamtąd. Procesję będzie prowadził biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Na rynku, jak wspomnieliśmy, będzie hymn państwowy, będzie wciągnięcie flagi na maszt, będzie błogosławieństwo i zaśpiewamy tę słynną pieśń Wiktoria, Wiktoria, Wiktorio, aby się wszyscy chcieli włączyć w ten śpiew, bo to jest bardzo piękny tekst, prosty, zwrotki się poszczególne powtarza. I potem wejdziemy do katedry, tam msza święta, której przewodniczy w tym roku arcybiskup Władysław Ziółek, biskup, arcybiskup senior łódzki i zaśpiewamy dziękczynne Tedeum na zakończenie procesji i całych uroczystości świętej Wiktorii. Księże biskupie, bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję wszystkim państwu i zapraszam. Ufamy, że pogoda nam pomoże, tak jak nam pomogła w dniach wszystkich świętych i w dniu zadusznym, abyśmy mogli uczcić świętą Wiktorię, doświadczyć radości wspólnoty. A więc do spotkania, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.